Dzień dobry. To Helena Haska, miło mi. Też jestem Bronek. A miło. Czym jest problem? Zobaczcie, teraz wypełnianie tych dotacji. W zeszłym roku mógł rolnik sam wypełnić. W tym roku jest tak zrobione, tak zakomandowane, że musi rolnik zapłacić za wypełnienie. Tak, o handlu zbożem. Jak sprzedaje, bo nie sprzedaje tego wszystkiego żniwa, bo z tego względu, że jest, mam zobowiązania dalsze i wstrzymuję. Przykładowo 2, 3, 4 partie wstrzymuję tego zboża. Ale, dochodzi do tego, przychodzi, zamawiam tira, przychodzi tir, dobra, odbiorę ode mnie, ja badam, mam swój miernik, badam, ma 13 par, 14. Wyjeżdża do Niemiec do tego i ma 16. To jest akurat prawda, jest. A co i chwileczkę, i rolnikowi teraz twierdzi, że już urywają 10 zł. Bo ja panu powiem, no na tonie, albo 20. Ponieważ polskie firmy handlowe są bardzo stosowne. No ale dlaczego? Dlaczego rolnik zawsze jest? A niemieckie firmy to są prywatne firmy, to nie są rządowe ale firmy. Zgodzę się z tym. Tak nas traktują. Ale... Pani co pisze na autobusie? Widzę, widzę. Patrz ten, bo to nie było najprzyjemniejsze. No i tam. Dzień dobry. No,